Miłosz Kłeczek, dobry wieczór, zapraszam na mój program, program, w którym omawiamy bieżące wydarzenia polityczne. Dzisiaj będziemy rozmawiali o kwestii zabójstwa w Szwecji Polaka. Będziemy także rozmawiali o tym, co wydarzyło się w Sejmie, bo tam głosowano 4 projekty ustaw, które mają liberalizować prawo aborcyjne. Będziemy też rozmawiać o pakcie migracyjnym oraz o finansowaniu telewizji polskiej nielegalnie przejętej przez koalicję 13 grudnia. Zapraszam. Moimi gośćmi Józefa Szczurek-Żelazko, Prawo i Sprawiedliwość. Witam panią serdecznie, panią poseł. Dzień dobry, witam państwa. Oraz pan senator Waldemar Witkowski, Lewica. Witam pana serdecznie. Dzień dobry. O tym prawie aborcyjnym może najpierw. Dzisiaj wszystkie 4 ustawy zostały przekierowane do prac w komisjach, ale wiemy, że przecież państwo jako koalicja rządowa nie jesteście wcale dogadani, różnicie się w podejściu do aborcji i na pewno nie wypracujecie jednego wspólnego stanowiska, bo inaczej złożylibyście jeden projekt, więc rozumiem, że to taka gra pod publiczkę. Dzisiaj poparliście wszyscy swoje projekty, żeby to w miarę dobrze wyglądało, a na końcu i tak każdy będzie głosował za swoim. Pan senator. I po to jest ta koalicja bardzo szeroka, żeby spróbować znaleźć konsensus dla spraw, które nie są łatwe. Polska jest jednak państwem już konserwatywnym. Jesteśmy w ogonie Europy, jeżeli chodzi o szanowanie praw kobiet. Ale wierzę w to, że uda się wypracować takie wspólne stanowisko komisji, które być może nawet jest w stanie zaakceptować pan aktualny prezydent Andrzej Duda. No ale jak miało to by wyglądać? W pana ocenie Polskie Stronnictwo Ludowe zgodziłoby się na propozycję Lewicy, żeby depenalizować aborcję, po pierwsze, a po drugie, żeby aborcja była na życzenie do 12 tygodnia ciąży? Myśli pan, że ludowcy reprezentujący, jak mówią, polską wieść pójdą na tak daleko liberalne przepisy aborcyjne? Czy być może sądzi pan, że Lewica cofnie się ze swoimi zapędami i zgodzi się wyłącznie na powrót do kompromisu aborcyjnego, kiedy wy chcecie aborcji na życzenie, bez jakichkolwiek obostrzeń? To gdzie pan widzi pole do tego kompromisu, panie senatorze, o którym pan mówi? Wierzę w siłę argumentu i wierzę, że na tej komisji i posłanki, i posłowie wspierani przez ekspertów dojdą do takiego porozumienia, że być może uda się dać większe szanse kobietom o decydowaniu własnym ciałem i o tym, czy chcą mieć dzieci, kiedy je chcą mieć. Udało nam się przegłosować w Sejmie ustawę o finansowaniu in vitro, a więc danie szansy parom, które miały problemy z zajściem w ciążę, prezydent podpisał. Wierzę w to, że uda się tak wypracować taki kompromis, który pozwoli także prezydentowi pokłonić się nad losem kobiet, które zdaje sobie sprawę, że ma bardzo konserwatywne poglądy i to też trzeba uszanować. Każdy ma mieć prawo swoje poglądy. Ale gdyby prezydent, gdybyście nawet doszli do porozumienia, a i pan, i ja, i pani poseł wiemy, że tak się nie stanie, bo ani Lewica nie zrezygnuje ze swoich postulatów, bo ta sama Lewica kazała spadać marszałkowi Hołowni na drzewo, kiedy ten zwlekał z procedowaniem ustaw. Wy na pewno jedna z posłanek, wy nie zrobicie kroku wstecz. Wy nie zrobicie kroku wstecz, a trudno spodziewać się, żeby PSL zgodził się na aborcję na życzenie, czyli to są puste słowa. Nie będzie takiego kompromisu. A od prezydenta Andrzeja Dudy czego by pan senator oczekiwał? Pan senator zna orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego i pan prezydent Andrzej Duda, który jest także strażnikiem konstytucji, nie może zgodzić się w tym wypadku i w tym stanie prawnym, w jakim dzisiaj funkcjonujemy po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego na to, żeby liberalizować prawo aborcyjne. Prezydent nie może tego zrobić ze względu na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Panie redaktorze, ten ostatnie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego na zamówienie polityczne wydane, które właściwie spowodowało masowe protesty kobiet, moim zdaniem nie wiążą pana prezydenta, tym bardziej, że niektórzy uważają, prawnicy, że ten Trybunał jest tak częściowo tylko legalny poprzez to, że są rzeczy sędziów, jest niewłaściwie powołana. Ale nie chciałbym tego dzisiaj rozstrzygać. Ja jestem i dwoma rękami podpisuję się za tym, że szanować należy prawa kobiet do decydowania o własnym ciele, o tym, kiedy chcą zajść w ciążę, czy mogą zajść w ciążę. Jeżeli zdarzy się sytuacja trudna dla kobiety z różnych względów, a szczególnie te przypadki, gdzie ta ciąża jest ten dziecko może się urodzić martwe albo bardzo mocno chore, to trudno wymuszać na matce bycie w ciąży, kiedy ma świadomość, że urodzi dziecko z jej punktu widzenia
niechciane. Dzisiaj w Sejmie ważne słowa padły. Ja oglądałem, śledziłem też tę debatę, dyskusję wczoraj, debatę, dzisiaj głosowania. To chyba dzisiaj akurat przedstawicielka PSL-u, wydaje mi się, że pani poseł Nowogórska powiedziała, że lewica sprowadziła kwestię prawa kobiet, lewica, Platforma, wyłącznie do aborcji. Czy pani się z tym zgodzi, że te prawa kobiet zostały spłaszczone? Oczywiście, to nie jest tylko stanowisko przedstawicielek, niektórych przedstawicielek tej koalicji rządzącej, ale również i naszego klubu. Uważam, że prawa kobiet to nie aborcja, to nie tylko aborcja. Zresztą mówiąc o prawach człowieka, podstawowym prawem, fundamentalnym prawem człowieka jest prawo do życia. Nigdzie z żadnych dokumentów, ani z Europejskiej Karty Praw Człowieka, ani z naszej konstytucji nie wynika, że prawo do aborcji jest prawem nad życiem dziecka, a wręcz odwrotnie, bo Europejski Trybunał Praw Człowieka kiedyś wypowiedział się na ten temat i powiedział, że jeżeli mamy do czynienia z prawem nienarodzonego dziecka, a prawem kobiety, to większą wartością jest prawo dziecka nienarodzonego. Więc tutaj absolutnie spłaszczanie tego tematu do prawa aborcyjnego jako głównego prawa kobiety, to naprawdę jest takie traktowanie instrumentalne kobiet, bo przecież jest wiele innych spraw, które należałoby podjąć i żeby były kobiety równo traktowane. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, o której tutaj nawet pan senator mówi i pan redaktor mówił, kwestia tej debaty, dyskusji o aborcji. To jest temat, który był tematem jakby zastępczym, wywołanym po to, żeby zakryć te wszystkie negatywne działania, czy skutki działań obecnego rządu, które nie znajdują jak gdyby akceptacji społecznej, brak realizacji tych wszystkich obietnic wyborczych, plus jeszcze teraz decyzje, między innymi podwyżka VAT-u, czy chociażby nawet teraz z ostatnich dni decyzja Unii Europejskiej w sprawie relokacji migrantów, gdzie do Polski ma być sprowadzonych ponad 30 tysięcy w przyszłym roku, a jak nie, to będziemy potężne kary płacić. I wydaje mi się, że to wszystko jest po to, ten temat o aborcji jest wywołany po to, żeby przykryć właśnie te wszystkie kwestie. Natomiast co do ewentualnej przyszłości tych projektów. Ja naprawdę nie widzę przyszłości dla nich, żeby skończyły jakiś szczęśliwy finał, dlatego że po pierwsze właśnie to, co było tu powiedziane, gdybyście państwo wierzyli w to, że zmienicie prawo dotyczące aborcji, to przygotowalibyście jeden konkretny projekt, który poddany był pod obrady Sejmu i wtedy cała obecna większość sejmowa mogłaby się za nim wypowiedzieć. Natomiast w tej chwili to są bardzo różne projekty. Lewica nawet składa dwa projekty, co jest w ogóle jakimś dziwolągiem, że tak powiem, prawnym, bo przecież można było to wszystko zawrzeć w jednym projekcie, po to, żeby po prostu debatować. Powołujecie komisje nadzwyczajne po to, żeby ten temat ciągnąć nie wiadomo jak długo. Ja jeszcze raz podkreślę, że... Czyli skończy się na niczym, pani poseł. Skończy się na niczym, a jeszcze... Nie mam takie pytanie, bo to jest dla mnie też bardzo interesujące. Wczoraj w Sejmie pojawiła się Marta Lempart, aktywistka czy aktywiszcze, nie wiem jak poprawnie to odmienić, bo ja nie jestem biegły w tych rzeczywiście odmianach, które lewica proponuje. W każdym razie kobieta, która wyprowadzała na ulice polskich miast inne kobiety, była agresywna, wulgarna i która walczy o również aborcję na życzenie. Marta Lempart, którą wykreował, wypromował Donald Tusk, ale też środowiska lewicowe, która w kampanii była wam bardzo potrzebna, szczególnie po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w 2020 roku. Marta Lempart, z którą Donald Tusk, której ściskał rękę, z którą robił sobie zdjęcia w maseczce z błyskawicą. Ta sama Marta Lempart wczoraj nie została wpuszczona na galerię sejmową. Co się stało? Dlaczego nagle się od tej pani odcinacie? Dlaczego o niej zapominacie? Gdzie jest pani Joanna, którą też kreowaliście na swoją superstar, supergwiazdę walczącą o prawa kobiet, która miała w sposób karygodny, niehumanitarny zostać potraktowana przez policję i przez lekarza? Co się dzieje z tymi kobietami, które były waszymi twarzami w kampanii wyborczej? Dzisiaj się od nich odcinacie. I to pytanie do pana senatora. Znaczy, trudno do mnie się dotrzeć w formie wy, bo ja generalnie, tak powiedziałem, senatorem. No. I też wczoraj nie byłem ani w Sejmie, ani nie byłem dzisiaj. Ta ustawa, jeżeli wyjdzie z komisji, trafi do nas za jakiś czas. A kto wchodzi albo nie wchodzi na galerię sejmową, nie zależy w sumie bezpośrednio ani od parlamentarzystów. Ostatecznie Straż Marszałkowska decyduje, kogo tam można wpuścić. No, pewnie według dyspozycji marszałka, ja którym jest Hołownia. Że tylko, że ja nie słyszałem, panie senatorze, żeby lewica
żeby lewica protestowała, a przecież polityczki i posłanki lewicy razem z panią Lempart na ulicach polskich miast ramię w ramię protestowały, opluwały policjantów, krzyczały wulgarne hasła, domagały się legalnej aborcji, a dzisiaj pani Lempart jest zepchnięta na margines polityczny. No ja się zastanawiam, jak to jest, dlaczego? Ale panie redaktorze, no jeżeli byście chcieli zaprosić panią Lempart... Nie, ja bym nie chciał, naprawdę nie chciałbym, nie zapraszam. Mogę ją zaprosić, nie chcę. Ja powiedziałem, nie miałem takiej zdolności ani możliwości i nie wiem, dlaczego była w tym czy innym miejscu, ale jeżeli rzeczywiście bardzo pasuje, czy odpowiada linii politycznej PiSu, to należało ją zaprosić jako klub PiSowski. Ale jakiego PiSu? Przecież to ona z wami trzyma, Wy ją kreowaliście. Takie wzory pokazywaliście przede wszystkim młodemu pokoleniu. Takie wzory. To miały być idolka młodego pokolenia. A gdzie jest Roman Giertych, może pan senator wie? Roman Giertych, Donald Tusk rok temu powiedział, uzasadniając wpuszczenie Giertycha na listy Koalicji Obywatelskiej, Donald Tusk powiedział, Giertych mi zagwarantował, że prędzej złoży mandat, niż złamie dyscyplinę partyjną. Tymczasem dzisiaj w Platformie obowiązywała dyscyplina partyjna przy aborcji, a Giertycha w Sejmie nie było. Dziwnym trafem. Tylko Giertych i jeszcze jeden poseł Platformy się w Sejmie nie pojawił. Jak pan senator sądzi, dlaczego? No, generalnie pamiętam Romana Giertycha sprzed 20 lat, czy może trochę mniej niż 20 lat, że faktycznie na pewno miał zupełnie inne poglądy niż ma większość dzisiaj tych postępowych partii no, prokobiecych. Mówię o Platformie Obywatelskiej, mówię o Inicjatywie Polskiej, czy mówię także o Lewicy. No i być może no nie mógł się pogodzić z własnym, znaczy pogodzić się z tym, jaka jest linia polityczna klubu, no i pewnie uniknął dużych napięć emocjonalnych ze swojej strony, jeżeli pan się nie pojawi. Chciał użyć słowa sumienie. My się zastanawiamy, czy pan Giertych ma sumienie. No właśnie, panie redaktorze, może pan pozwoli. To świadczy w ogóle te ostatnie wydarzenia w Sejmie. Zarówno brak możliwości wejścia pani Lempart, na czym nie ubolewam i panie senatorze, proszę tutaj absolutnie nie sugerować. Ubolewam. Gratuluję tak, takiej decyzji. Decyzji, proszę nie próbować tu jakoś skleić tej pani z Prawem i Sprawiedliwością, bo wręcz to jest niemożliwe. I cieszę się z tego, że jej nie było. Natomiast to świadczy o tym, że kobiety traktowane są instrumentalnie. Jak trzeba było wyprowadzić kobiety na ulicę, krzyczeć wulgarne hasła, walczyć w sposób bardzo prymitywny, to wtedy wykorzystano taką panią Martę, która właśnie taki obrazek kształtowała. Tak wykorzystano, nie wykorzystywano. No ona się też dobrze czuła w tej roli. Dokładnie, ale w tym momencie cała jakby zainteresowanie obecnej koalicji rządzącej było wokół pani Marty Lempart i wspierali ją. Natomiast w tej chwili już mogłaby trochę zaszkodzić temu wizerunkowi, który oni chcą kreować, dlatego ona w Sejmie tutaj się nie znalazła. To samo jest z panem Romanem Giertychem, panem posłem. No przecież doskonale wiemy, jaką ma historię pan Roman Giertych i teraz nagle, dzisiaj nie pojawia się w Sejmie, gdzie jest jednym z bardziej aktywnych posłów, wypowiada się zresztą na różnych platformach internetowych, bardzo często zabiera głos w różnych tematach. Dzisiaj milczy i nie ma go w Sejmie. No, zastanawiam się, czy znowu źle się poczuł i to uniemożliwiło mu udział, ale biorąc pod uwagę te różne takie triki, które stosuje obecna koalicja rządząca, to myślę, że to jest właśnie unik po to, żeby nie identyfikować się z tym, co jego w tej chwili macierzysta formacja, bo to jest jego formacja, z której uzyskał... Kłamał, kiedy tak gwarantował, że Giertych będzie przestrzegał dyscypliny partyjnej, wiedział, że to nie, wykorzystał właśnie też możliwość wejścia do Sejmu i w tej chwili, no ja podejrzewam, że w pewnym momencie też może będzie trochę inaczej postępował niż Donald Tusk sobie wyobraża, ale znając Donalda Tuska i jego sposoby dyscyplinowania z własnych posłów, bo wiemy doskonale, jaki strach ale pani budzi. Pani poseł Giertych to adwokat rodziny Tusków, ja myślę, że on ma tam rzeczywiście na preferencyjnych warunkach funkcjonuje w Platformie Obywatelskiej, bo zbyt dużo wie o Tusku, o jego synu. No, to są właśnie różne takie działaniach, koligacje, o których teraz nie będziemy rozmawiać. Ale chciałbym spytać o coś innego, bo pani powiedziała, że ta kwestia aborcji miała przykryć inne rzeczy, obietnice wyborcze, niespełnione obietnice wyborcze, kwestie gospodarcze, programów społecznych, reformy służby zdrowia, tego wszystkiego, co Platforma nie ma. I dzisiaj aborcja miała przykryć chyba jeszcze coś, bo szanowni państwo, kiedy oczy całej Polski skupione są na debacie w sprawie aborcji, to tylnymi drzwiami
Nowy rząd przepycha 600 milionów złotych na media publiczne. Te media, które postawił nowy rząd w stan likwidacji. Telewizja Polska, którą się likwiduje, w której miałem przyjemność przez 7 lat pracować, dostaje ponad 450 milionów złotych z tej puli. Ja pytam, na co i za co te pieniądze? Po pierwsze, likwidujecie media publiczne, a po drugie, oglądalność szoruje po dnie. Nikt tego nie ogląda. Sprowadziliście te telewizje po prostu do parteru i jeszcze przekazujecie prawie 500 000 000 złotych na te telewizje, panie senatorze. Może mi pan to wyjaśnić, że z rezerwy budżetowej z dnia na dzień praktycznie, po cichu, taka kasa idzie do TVP? Tam pracuje setki, jak i tysiące pracowników. Ale nielegalnie. No. Nielegalnie. Proszę? Nielegalnie. Dlaczego pracują nielegalnie? No nielegalnie, przejęliście nielegalnie telewizję. No, generalnie sytuacja jest taka, że Polacy płacą tak zwany abonament, nawet składkę na media publiczne. Znaczy moja koncepcja byłaby inna, żeby to była składka na misję publiczną, a niekoniecznie na instytucję publiczną. No, ale przez lata taki system finansowania telewizji publicznej i radia publicznego w Polsce istnieje. No i w momencie, kiedy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji no, nie chce przekazywać tych pieniędzy, które my wpłacamy do wspólnej kasy, no to powstała pewnie luka finansowa, która pozwalała na wypłatę wynagrodzeń i utrzymanie bieżące tej dużej instytucji. No i stąd w pewnym momencie rząd podjął decyzję, chociażby żeby poprawić płynność finansową z rezerwy budżetowej, te środki przekazać. Ale panie senatorze, wy likwidujecie TVP. Ona oficjalnie jest w stanie likwidacji. No zostało to niestety wpisane do KRS-u po wielu miesiącach walki. Telewizja jest postawiona w stanie likwidacji, a wy dofinansowujecie ją kwotą 500 000 000 złotych. Przypomnę, że ona działa nielegalnie. Panie senatorze, bo odwołaliście legalnego prezesa bez zgody Rady Mediów Narodowych. A ustawa mówi jasno, tylko Rada Mediów Narodowych może powoływać i odwoływać członków zarządu TVP. Wyście to pominęli. Wyjaśnię sytuację prawną likwidowanych instytucji, nie tylko publicznych, ale spółek i tak dalej. W każdej chwili właściciel może odwrócić stan likwidacji, podejmując odpowiednią uchwałę, że rezygnuje z likwidacji i ponownie wraca do normalnej działalności. I myślę, że ten cel jest taki, żeby dostatecznie ta telewizja publiczna zaczęła działać, no, jeżeli ma być utrzymywana z naszych wspólnych podatków, żeby realizowała pewną misję publiczną. Pan senator sam przyznaje, bardzo brakowało. Sam pan senator przyznaje, że ta telewizja po pierwsze nie działa dzisiaj, a po drugie nie realizuje misji publicznej. Bardzo panu senatorowi dziękuję, a pewnie pani poseł się pod tym podpisze. Ja powiem, że ostatnich latach przestała realizować telewizję. Nie, nie, pan powiedział, że te pieniądze są po to, żeby zaczęła realizować. Postała się telewizją polityczną. Ja przeciwko temu protestuję. Panie senatorze i szanowni państwo, koalicja 13 października zrobiła taki niesamowity... zrobiła taki niesamowity bałagan, jeżeli chodzi o funkcjonowanie nie tylko telewizji, tylko wielu różnych instytucji, bo popatrzmy na prokuraturę krajową, tak? Czy jeszcze inne, do których dobiera się w tej chwili Donald Tusk, że tak naprawdę no nie wiadomo jak z tego wyjść. Postawiła telewizję w stan likwidacji, czyli kodeks handlowy, kodeks spółek handlowych mówi wyraźnie, jeżeli jest postawiony stan likwidacji, to znaczy, że właściciel ma zamiar zlikwidować tę działalność. Sprzedać aktywa, sprzedać majątek. Dokładnie, jest określone dokładnie, na czym polega proces likwidacji, chyba że to była pozorna likwidacja, co jest też łamanie prawa. I tutaj pan mówi, że Krajowa Rada nie chce przekazywać środków z abonamentu, bo nie ma podstawy prawnej, panie senatorze. I gdyby ale Krajowa Rada... istnieje. Gdyby kraj, ale jest nielegalna w wielu obszarach. Po pierwsze, no to jest dyskusja, są, czy legalna, bo, czy nielegalna. Moim zdaniem nie, to jest, jest legalna, jest tylko w stanie likwidacji. Zarządu, a jeżeli mówimy o likwidacji, panie senatorze, to są opisane poszczególne etapy postępowania likwidatorów, które mają na celu doprowadzenie do, no to zlikwidowania, czyli osiągnięcia tego celu, który został określony. Poza tym... Oszacowanie majątku takiej instytucji, tak. Następnie sprzedaż i zaspokojenie zobowiązań, spłata dokładnie wierzycieli. A poza tym... A wy macie fikcyjny stan likwidacji, bo wy chcecie ją utrzymywać, dawać kroplówkę, utrymywać przy życiu, ale żeby za bardzo panie się nie rozwinęła, bo to, macie TVN. Pan opisał, tak. Czy próbował pan opisać, dotyczy upadłości. A nie, on dotyczy też stanu likwidacji. Nie, nie, dotyczy stanu likwidacji. Dotyczy stanu likwidacji. Panie senatorze, a jeszcze jest jedna rzecz, że kiedy TVP bardzo dobrze pracowała i naprawdę miała wysoką oglądalność i kiedy, bo była telewizją publiczną, w
wtedy rząd polski dofinansowywał, inwestował w te instytucje, to właśnie obecna koalicja rządząca wielokrotnie, no, sromotnie krytykowała te działania. No przecież pamiętamy te słynne 2 miliardy, które były przeznaczone na telewizję publiczną i jak wtedy płakali wszyscy posłowie i Lewicy, i Platformy, i PSL-u, że te środki powinny być przeznaczone na onkologię. A chociaż to było w sposób jawny, bo w ustawie budżetowej wyraźnie było wskazane, że te środki pójdą na telewizję, na media publiczne. W tej chwili cicho gdzieś tam pan minister finansów zaszywa w projekcie ustawy 600 milionów dla telewizji publicznej i przepycha kolanami, to że pan, tak to powiem, jest kolejny pakiet przez wsparcia, tak, bo oni tak rzucają takie ochłapy, tak, niby ochłapy, ale po ileś tam milionów i ostatecznie też miliard, dobiją do tych 2 miliardów, prawda? Dokładnie. Tylko i nie też będzie to jednym rzutem, tylko kilkoma rzutami. Natomiast to, co państwo mówili, nie ma pieniędzy na leczenie, na onkologię dziecięcą, o czym nawet tutaj z państwa formacji politycznej wielokrotnie posłowie mówili, a nagle 600 milionów na telewizję, która jest w likwidacji, która ma naprawdę bardzo wątpliwy stan prawny i która naprawdę, no, ten sposób, przebieg tej likwidacji powinien być przez służby tak naprawdę dokładnie zbadany, a nie jeszcze dofinansowywać ją jakimiś środkami, nie jakimiś, tylko 600 milionów złotych, ponad pół miliarda. Ile mamy jeszcze czasu? To pytanie do wydawcy. Minutę. No to w ciągu minuty już 3 minuty. To w 3 minuty jeszcze możemy jeden wątek na szybko omówić. To jest Szwecja. Polak zginął. Strzał w głowę przez grupkę młodych ludzi, którzy najprawdopodobniej działają w gangu narkotykowym. Bo ten mężczyzna, ojciec zresztą 12-letniego chłopca, jak słyszymy z mediów, już wielokrotnie interweniował na policji, chciał ustrzec swoje dziecko przed tym, żeby nie było zwerbowane przez ten młody, przestępczy świat. Szwecja to jest przykład takiego kraju, który był krajem bezpiecznym. Kraj, który w ogromnej liczbie ściągnął do siebie nielegalnych migrantów, legalnych, nielegalnych, w którym są dzielnice, gdzie musi policja z wojskiem interweniować. To jest kraj, gdzie ostatnio weszła w życie ustawa, która pozwala służbom mundurowym bez żadnego nakazu dokonać rewizji, dokonać przeszukania, bez żadnej podstawy prawnej, jeżeli tylko funkcjonariusz będzie miał podejrzenie, że coś się dzieje. To jest kraj, gdzie młodzi ludzie, młode gangi grasują z pistoletami po ulicach. A to się wydarzyło w Sztokholmie. I to wszystko w momencie, kiedy Polska zgadza się głosami również europosłów lewicy na przyjęcie paktu migracyjnego. Czy państwo chcecie zrobić z Polski drugą Szwecję? Oczywiście, że nie. I się cieszę, że premier Tusk chce zablokować ten przymusową migrację. Panie senatorze, przed chwilą powiedziałem, żeście zagłosowali za w Parlamencie Europejskim. Pan Kochut, pan Balto, z jakiej są partii? Z lewicy, tak? Gdyby nawet to weszło, wiecie, dla Polski to jest 2000 z groszami małymi, bo takie są proporcje mieszkańców. Ale to jest nieprawda, to jest nieprawda, panie senatorze. Bo komisja każdego roku może zrewidować te zapisy i powiedzieć, teraz 200 tysięcy macie przyjąć. Migracja była pod kontrolą polskich władz. Popieram w tym względzie premiera Tuska, ubolewam nad tym, co się stało w Szwecji. To oczywiście był kraj kiedyś bardzo otwarty na wszelkich migrantów. Zresztą Polacy też w latach 80. masowo do Szwecji wyjeżdżali. Taki to był kraj. Pan senator ubolewa, a wie pan, Szwedzi też ubolewają. Przekazuję teraz PiS-owi głos, bo już mamy niecałą minutę. Szwedzi też ubolewają tak mocno, że odsunęli lewactwo od władzy i teraz rządzi tam centroprawica, bo już nie chcą nielegalnych imigrantów. A wy chcecie ich wpuścić do Polski, żeby społeczeństwo się obudziło za kilka lat. Dokładnie, panie senatorze, ale pozwoli pan, że ja jedno zdanie. Pani poseł. Rzeczywiście, Szwecja taka, jak istniała kilkanaście lat temu, już nie istnieje. Ja bywałam często i po prostu w tej chwili już w ogóle tam nie jeżdżę. Po pierwsze. Po drugie, pan mówi, że pan Donald Tusk, premier zawetował. Panie pośle, przecież doskonale wiemy, jak wyglądał cały proces tego procedowania paktu migracyjnego. I zawsze w Unii Europejskiej jest tak, że złe pomysły należy zablokować na samym początku, bo potem to idzie śnieżna kula, kolejne instytucje się tym zajmują.
przyjmują i dochodzimy do momentu, że nawet protest teraz, chociaż wątpię, czy wyrażony będzie przez Tuska formalnie w Brukseli, on nie pomoże. Były momenty, kiedy można było zablokować. To Prawo i Sprawiedliwość apelowało. Dlaczego państwo, że zablokowaliście referendum? Bo wiedzieliście doskonale, że ten pakt migracyjny będzie przyjęty i nie pozwoliliście Polakom zagłosować w referendum po to, bo żeby później nie było jakiegoś silnego mandatu. No oczywiście, dlatego bojkotowali też referendum w trakcie wyborów październikowych. Tak, ja mówię o referendum październikowym. Bardzo państwu dziękuję. Waldemar Witkowski, Józefa Szczurek-Żelazko, a Donald Tusk, kiedy był szefem Rady Europejskiej, to powiedział, kiedy Donald Tusk był szefem Rady Europejskiej, to przecież powiedział, albo będziecie przyjmować, albo poniesiecie tego konsekwencje. Mówił to do Polaków, jako szef Rady Europejskiej. Bardzo państwu dziękuję. To był program Miłosz Kłeczek zaprasza. Widzimy się w niedzielę, godzina 9:05, wysokie napięcie. Również zapraszam.